Dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo mojego od jakiegoś czasu już nowego podkładu z Liren City Matte. Wiem, że byłyście ciekawe tego, jaką mam opinię po właśnie jakimś tam czasie już użytkowania tego podkładu i bardzo chętnie Wam tą opinię przedstawię wraz z właśnie nałożeniem przy Was tego podkładu i późniejszym przekazaniu Wam po paru godzinach, jak ten podkład właśnie mi się sprawuje. Może na początek powiem Wam jeszcze kilka słów na temat tego, jak się kształtuje pojemność oraz cena tego podkładu. Pojemność tego podkładu to 30 ml i za ten podkład zapłacimy w drogeriach lub też w Biedronce, ponieważ możemy go znaleźć właśnie w Biedronkach od jakiegoś czasu. Zapłacimy za niego 12,99. Myślę, że na chwilę obecną, po tym jak mogę zrecenzować wstępnie ten podkład, myślę, że jest to cena bardzo niska w porównaniu z tym, jakie zadowolenie, komfort oraz efekt przynosi on dla naszej cery. Producent obiecuje nam, że podkład ten powinien być matująco wygładzający i że dzięki zawartości witaminy C poprawia nam również koloryt skóry, a zawartości witaminy E dezaktywuje wolne rodniki. Więc oprócz tego, że ma działać wygładzająco, matująco na naszą skórę, to ma jeszcze ją w jakiś sposób, wiecie, odżywić. Ja zdecydowałam się na kolor 204. Jest to kolor naturalny w opisie producenta, ze względu na to, że on ma najbardziej żółte tony, czas przejść do nakładania podkładu. I ja, jeżeli mogę Wam tutaj zasugerować, polecałabym nakładanie go albo pędzelkiem, tak zwanym flat topem, do właśnie nakładania podkładu, aby móc go fajnie sobie zaaplikować wklepując, albo zalecałabym również gąbeczkę. Ja akurat, tak jak wiecie, nie używam żadnych super drogich gąbek, ale używam sobie gąbeczki z Rossmana, są to gąbeczki silikonowe. I powiem Wam szczerze, że te gąbeczki mnie na chwilę obecną zadowalają i mogę Wam je śmiało polecić, a ich cena jest naprawdę po prostu tak tania i niska, że aż szkoda by ich nie było mieć w swoim zbiorze. Ja dzisiaj użyję akurat pędzelka, o którym przed chwileczką wspomniałam. Jest to pędzelek z Hakuro H50S i będę aplikowała sobie ten podkład. Nakładam sobie najpierw pompeczkę na dłoń. I warto tutaj podkreślić, żeby pędzel ten, jak i gąbeczka przed nałożeniem podkładu były delikatnie zwilżone, tak żeby się łatwiej ten podkład aplikowało. I jeszcze taka jedna moja uwaga. Pamiętajcie o tym, że używając pędzla do nakładania podkładu, pędzel ten poprzez swoje włosie chłonie dość sporo tego specyfiku, dlatego też musimy pamiętać o tym, że zużyjemy go więcej, nieco więcej, niżeli byśmy to zrobiły poprzez nakładanie podkładu palcami. Ja mam dość sporo ostatnimi czasy różnych wyprysków na twarzy i teraz sprawdzimy wspólnie, jak podkład ten pokryje te właśnie nieprzyjacielskie stada za pierwszym kryciem. Również nakładam go odrobinę pod oczy, ponieważ jest to podkład stosunkowo lekki, więc ja nim również przejeżdżam właśnie po powiekach oraz pod oczami. I jak widzicie, na początek rozsmarowuję ten podkład pędzlem, a dopiero później będę używała jakby właściwej funkcji tego pędzla, czyli będę ten podkład wklepywała tak, żeby się bardziej zespolił ze skórą. Niewiele już mi tej pompeczki starczyło na to, żeby zaaplikować również podkład ten na czoło, no ale jest to test na żywo, jedna pompka. Więc ta jedna pompka musi nam starczyć. I teraz właśnie już przechodzę do wklepania tego podkładu ruchami stemplującymi pędzla, czyli tak jak jakie jest właściwe zastosowanie właśnie tego pędzla. Nie wiem, jak Wy oceniacie to w kamerze, ale ja widzę, że powiem tak. Jeżeli chodzi o makijaż dzienny, to takie krycie spoko, wystarczy jeszcze użyć odrobinę korektora właśnie tutaj na te okolice, gdzie mamy jakieś właśnie wypryski. I powiem Wam, że
Myślę, że to by wystarczyło. Jeżeli któraś z Was czuje się źle z tym, kiedy w jakikolwiek sposób te wypryski są widoczne, no to oczywiście możemy sobie dodać odrobinę tego podkładu i jeszcze w tych miejscach wklepać sobie właśnie pędzelkiem do nakładania. Natomiast jeżeli taki stopień krycia Wam odpowiada, to jak najbardziej po pierwszej pompce myślę, że jak na podkład drogeryjny to jest całkiem spoko. No i teraz ja powiem Wam, że właśnie mi taki stopień krycia nie odpowiada, ponieważ ja lubię, kiedy właśnie nic mi tutaj nie prześwituje, jeżeli chodzi o właśnie takie różne wypryski. Więc ja sobie odrobinkę dokładam, również na dłoń, tak połowę pompeczki i również biorę to na pędzelek i wklepuję w tych miejscach, w których właśnie mam jeszcze widoczne te moje diody. Może powiem Wam odrobinę o tym, jakie pierwsze wrażenie na skórze sprawia ten podkład. Podkład ten, jeżeli chodzi o to, jak używałam go całkiem pierwotnie, to sprawił mi dość bolesne wrażenie, jeżeli tak można się wyrazić o podkładzie. Strasznie mi ściągnął skórę, byłam z tego bardzo niezadowolona i byłam skłonna do tego, żeby podkład ten odstawić w jak najodleglejszą część mojej szafki z kosmetykami. Natomiast też stwierdziłam, że no, ja tutaj jestem testerem, więc muszę sprawdzić wszystkie sposoby, na jakie można nakładać podkład, więc zaczęłam też testować to, jak wiecie, w połączeniu również właśnie z kremem nawilżającym jako mieszankę, różne sposoby aplikacji na mokro, gąbeczką, pędzlem, dłońmi, więc dochodzę teraz tutaj w tym momencie do takiego punktu, w którym stwierdzam, że jednak najlepiej aplikuje mi się go pędzlem właśnie lub też gąbeczką. I jakoś nakładane dłońmi nie do końca, mam takie wrażenie, jakby się nie do końca wpasowywał w skórę, aczkolwiek jest to dziwne, ze względu na to, że właśnie nasze dłonie mają funkcję taką rozgrzewającą ten podkład i fajnie powinny go wtapiać. Ale jak widać, nie wszystko zawsze działa tak samo, więc akurat tutaj w moim przypadku zdecydowanie lepiej działa ten podkład nakładany właśnie pędzlem na mokro. Jeżeli chodzi o jego funkcje wygładzająco-matujące, to ja również stwierdzam, że podkład ten jak najbardziej, jeżeli chodzi o matowienie skóry, jest na wysokim poziomie, ponieważ naprawdę nie potrzeba używać później już w ogóle pudru na twarz, żeby zagruntować to wszystko w taki sposób, żeby nam twarz się nie świeciła przez cały dzień. Jeżeli chodzi natomiast o funkcje wygładzające, to wydaje mi się, że daje taki efekt wygładzonej skóry, takiej jednolitej. Natomiast no oczywiście też nie oczekujmy cudów, jeżeli chodzi o podkład drogeryjny, ponieważ no, ja z bliska widzę, że nie jest to taka idealna tafla koloru, niemalże jak z Photoshopa, a są takie podkłady, które taką dają, więc myślę, że jak na podkład drogeryjny, to poziom wygładzenia oraz poziom matu są zupełnie wystarczające i całkowicie zadowalające. Ja oczywiście pod oczy, bo jak widzicie mam dość spore cienie, użyję również korektora, tego co zawsze. I tutaj powiem Wam, że dla tych z Was, które naprawdę poszukują tanich rozwiązań w postaci podkładów, w postaci korektorów i nie chcą na te kosmetyki przeznaczać zbyt dużych środków finansowych, to powiem Wam szczerze, że te zestawienie, jeżeli chodzi o podkład oraz o korektor, jest naprawdę super. Ja to wytestowałam i mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć, że podkład ten, który kosztuje 12,99 w zestawieniu z korektorem Skobo Modeling Illuminator, który kosztuje w cenie stałej około 16 zł, natomiast można go spotkać również często w drogeriach Natura, w szafach Kobo za cenę około 12 zł, więc w połączeniu te dwa produkty kosztując pi razy oko do 25 zł, naprawdę tworzą ze sobą duet super idealny. Dlaczego? Dlatego, że korektor totalnie współgra idealnie z tym podkładem. Powiem Wam, że takiej trwałości, jeżeli chodzi o utrzymywanie się, mogłabym śmiało porównać te dwa produkty do produktów, których miałam okazję używać i które są produktami dość drogimi, myślę, jak na większość polskich kieszeni. Więc mogę śmiało porównać podkład ten w zestawieniu z tym korektorem do podkładu Estée Lauder Double Wear, jeżeli chodzi o trwałość. Mam tutaj na myśli podkład. A korektor mogę śmiało porównać do korektora z Make Up For Ever HD Full Cover, jeżeli chodzi o stopień krycia w połączeniu właśnie. Te dwa produkty stanowią według mnie duet idealny i dokładnie tak samo świetnie sprawują mi się jak połączenie podkładu Estée Lauder Double Wear i korektora z Make Up For Ever Full Cover.
przeciwieństwie do podkładu korektor musimy oczywiście delikatnie przypudrować, najlepiej pudrem transparentnym, z uwagi na to, że korektor jest produktem nieco bardziej kremowym i po prostu najzwyczajniej w świecie mógłby nam wchodzić w zmarszczki lub tworzyć niepotrzebne, zrolowane takie punkty, chociażby służąc właśnie jako korektor robiący właśnie zabazę na powiekach. Więc ja pozwolę sobie użyć tutaj odrobinki pudru transparentnego. Mamy już zmatowioną okolicę pod oczami oraz na powiekach i teraz przejdę do dokończenia makijażu twarzy w postaci nałożenia odrobiny różu oraz rozświetlacza. I również tutaj w teście na żywo będzie jako rozświetlacz służyła taka nowość. Jest to nowość z firmy Glazel, Bronzing Pearls. One się nazywają, że to są to perełki brązujące, ale jak możecie zauważyć, one mają takie ewidentnie funkcje rozświetlające. Są to takie drobne kuleczki, jak widzicie, które typowo, jak macie okazję teraz też zobaczyć na słoczu, na skórze, one są typowo rozświetlające. Więc zobaczymy, jak się będą sprawowały na policzkach. Nałożę również róż, który jest różem w kuleczkę. Produkt ten nałożę pędzlem Hakuro H21 właśnie do nakładania różu i bronzera oraz rozświetlacza. No i nakładam kuleczki brązujące, mające funkcję rozświetlającą właśnie z Glazel i nakładam je na szczyty kości policzkowych. Dają taki też delikatniusi efekt, jeżeli chodzi o rozświetlenie. Zdecydowanie dla tych z Was, które boją się rozświetlaczy lub po prostu nie podobał Wam się efekt takiego rozświetlacza typowego w kamieniu, to właśnie widzę, że te kuleczki się mogą nadać do tego idealnie, ponieważ one tworzą, nie wiem jak to będzie widać w kamerze, ale tworzą takie fajne odbicie światła, które jest nienachalne, jest bardzo delikatne i naprawdę idealnie nada się na dzień. I również tą samą czynność wykonuję, jeżeli chodzi o środek nosa, tutaj o czubeczek nosa. I tak wygląda mój skończony makijaż właśnie przy użyciu podkładu City Matte z Liren. Jak widzicie, twarz ta jest naprawdę zmatowiona, dość spora. I to mi się bardzo podoba, dlatego że ja nie lubię strasznie efektu błyszczącej się skóry i myślę, że dość sporo osób tego nie lubi. Nie jest skóra przypudrowana, więc zobaczymy, jak się naprawdę będzie on sprawował. Jeżeli chodzi o miejsca pod oczami w połączeniu z korektorem, ten podkład wygląda naprawdę super. No więc póki co mamy godzinę, już Wam mówię. Mamy godzinę 14.03 i powiem Wam, że myślę, że tak mniej więcej, tutaj mam oczywiście jeszcze klej z rzęs, powiem Wam, że myślę, że tak mniej więcej z 6 godzin 7 podkład ten ponoszę, więc widzimy się za, myślę, 7 godzin 15. No i powiem Wam szczerze, że no tak jak przypuszczałam, ponieważ już ten podkład miałam na sobie parę razy, tak też nic totalnie się nie zmieniło w stosunku do tego, co działo się na mojej twarzy zaraz po nałożeniu tego podkładu i po zagruntowaniu miejsc w okolicach oczu i na powiekach. No i powiem Wam szczerze, że tak jak macie okazję teraz zresztą widzieć, moja skóra ani się nadmiernie nie zaczęła świecić, pomimo tego, że nawet nie była przypudrowana w strefie T. W okolicach pod oczami, jak i w okolicach tutaj nawet nosa, pomimo tego, że wycierałam nos, to też już nauczyłam się w sumie wycierać w taki sposób nos, żeby za bardzo sobie nie powycierać podkładu. Natomiast no też jakoś szczególnie te miejsca właśnie nie są wytarte. Jedynie co, no to mam tutaj prześwit w miejscu, gdzie mam właśnie takiego Georgia na nosie, jak możecie widzieć. Naprawdę mnie to tak boli. No, w każdym bądź razie, oprócz tego jednego miejsca, które cały czas dotykam gdzieś tam paluszkiem, to wszystko jest niezmienione. I teraz postaram się Wam zrobić zbliżenia właśnie na te okolice, gdzie normalnie zazwyczaj po 7, nawet 6 godzinach już podkład w jakiś sposób się zbiera, czyli zazwyczaj są to właśnie zagłębienia tutaj w okolicach właśnie ust, w okolicach nosa i w okolicach właśnie zmarszczek pod oczami. A mi się tutaj nic nie dzieje. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o wszystkie miejsca, które miały naniesione cokolwiek dodatkowego na twarz, mam tutaj na myśli róż i rozświetlacz, miejsca te są również w niezmienionym stanie, także w żaden sposób ani się to nie starło, ani się nie przemieściło, nic totalnie się z tym nie stało. I ja właśnie za to kocham ten podkład. Za to, że jest tani, za to, że jest wydajny, za to, że go niewiele trzeba, żeby po prostu
wyrównaną koloryt twarzy i żebyśmy osiągnęli to, co chcemy, czyli właśnie wygładzenie i mat w przypadku tego podkładu. I powiem Wam, że te wszystkie czynniki powodują, że jest on jak najbardziej przeze mnie podkładem godnym polecenia. Jeszcze jedną ważną, istotną rzeczą, o którą też wiele z Was może pytać, jest to, czy jako podkład matujący, właśnie z funkcją matowienia skóry, czy nie wysusza jej. I powiem Wam szczerze, że ani ona nie jest ściągnięta w żaden sposób, ani ja też nie czuję, żeby w jakikolwiek sposób mi zapychała skórę, żeby mi zapychał skórę podkład. Jedynie co, no to tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie go naprawdę na dłuższą ilość czasu, mam na myśli tutaj dłuższą ilość godzin, to oczywiście wtedy zalecam wziąć sobie puder do torebki, żeby sobie po prostu delikatnie zmatowić pudrem, jeżeli nie nakładałyście go wcześniej, a jeżeli matowiłyście wcześniej twarz pudrem, to zalecam sobie wziąć po prostu bibułki matujące do torby i ewentualnie odcisnąć nadmiar sebum w te właśnie bibułki, więc ten podkład, no powiem Wam, szczególnie dla tych osób, które właśnie poszukują zmatowienia, wygładzenia i czegoś, co mieści się w takich, powiedzmy to, przyzwoitych ramach cenowych. Moje drogie, no to by było na tyle testu na żywo. Mam nadzieję, że test ten przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, jeżeli usłyszałyście wszystkie jakby przesłanki dotyczące tego, co jeszcze powodowało Was zastanowienie, czy go kupić, czy nie, to zachęcam do klikania kciuka w górę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę Wam wszystkiego dobrego. No to do następnego odcinka. Pa!